powrót do przeszłości telewizji i TV. Jakieś 360 dni temu, dokładnie w zeszłym roku, były kręcone te zdjęcia, a konkretnie wnętrza naszej telewizji, która zupełnie inaczej wyglądała rok temu, prawda? Na początku widzieliście stary program Moje Logo News. Tutaj pozdrawiamy kolegów z realizacji. Artura aktualnie nie ma z nami. Artur jest w Wielkiej Brytanii. Pozdrawiamy cię, Arturze. Mamy nadzieję, że nas oglądasz za pośrednictwem satelity. To był Karol, Marcin. Pozdrawiamy was bardzo serdecznie. A tak wyglądał 360 dni temu program Moje Logo News. Zresztą jeszcze dziś zobaczycie, jak wyglądały pierwsze programy, czyli te programy, czyli te sprzed 720 dni. Nasza stara redakcja, Artur, Asia, pozdrawiamy was bardzo serdecznie, Monika. Również pozdrawiamy ojciec Jan, siedzi przy komputerze, szef naszych grafików. Lenka, pozdrawiamy bardzo gorąco. Nasza make-upistka. Wszyscy dobrze znają Ulę, również pozdrawiamy Uleńkę. Nasza stara redakcja, to jest Łukasz, który również kiedyś z nami pracował. Pozdrawiamy cię, Łukaszu. Marek, pozdrawiamy ciebie również. A tak właśnie wyglądały czołówki, dżingle i TV. To jest dokładnie, słuchajcie, sprzed 720 dni. Justyna Tomicka. To jest Małgosia Puzio. Gra i TV to jest jakby zaczątek takich programów jak Rozbij Safe czy też Literki, które naprawdę bardzo się zmieniły. A to jest, uwaga, uwaga, pierwszy odcinek programu Moje Logo. Zobaczcie, jak kiedyś wyglądałem. I oczywiście Małgosia Puzio kiedyś właśnie prowadziła Moje Logo. To jeszcze nie było Moje Logo News, to był jedynie, a to już jest właśnie pierwszy program Moje Logo News, który wystartował 16, to już jest troszkę później, ale tak wyglądał właśnie dokładnie rok temu. Program Moje Logo News wystartował 16 września 2003 roku. Dwa miesiące po starcie naszej stacji, program Strefa Jaw. Naprawdę ludzie się zmieniają, nie do poznania. A to pamiętam, trzecia nad ranem, więc i bez make-upu, tak to się właśnie wygląda. Kiedyś pokazywaliśmy wam gry Java na 100% ekranu, a w tym momencie prezentujemy je tak. Dziewczyny, czy wy kojarzycie w ogóle takie rzeczy, jak kiedyś witaliśmy ludzi właśnie takimi dżinglami? To również jeden ze starych programów typu Rozbij Safe, Literki, czyli Punktomania, Jacek prowadzący ten program. Można oczywiście wygrywać nagrody. W ogóle się nie powtarzałeś, naprawdę, zupełnie. Troszkę tak. SMS Mixer. Taki program również kiedyś istniał na naszej antenie. Pozdrawiamy jeszcze raz bardzo gorąco Ulę i TV Party. Ten program chyba pamiętacie. Tak, i TV Party na pewno. W tym programie informowaliśmy was m.in. o koncertach. Tutaj grupa Marillion reklamowała się na antenie naszej stacji. Mówiliśmy wam o nowościach filmowych, płytowych, o koncertach, o wystawach. Naprawdę o wszystkim, co się działo w świecie kultury. Dzisiaj również wam o tym mówimy, tylko że między właśnie innymi Fast Clubie. Premiery filmowe, byliśmy naprawdę wszędzie z kamerą. DJ Bitwa, dobrze znany program z naszej stacji. Pierwszy prowadzący ten program Marcin. Z czasem Marcin został zastąpiony przez Matusza, a ITV dziś? Tak, dobre jabłko. No to są już dziewczyny tak, ostatnie dni, już więc... coś kojarzymy. Pozdrawiamy Łukasza oczywiście. Janusza. Ewelinę, Paulinę. Ja tak dzisiaj rano. O, znowu Paulina. Jacka. Piotra. Jacka. Kolejnego Jacka. Anecia! Niezadowolona Anecia. Ojciec dyrektor grafik. Ewelina i Agata opalającą się w porannym słońcu. Tomka. Szymona. A tak witamy was dziś. Dzień dobry. 14 czerwca, godzina 16:40. Witam wszystkich bardzo serdecznie w programie Moje Logo News.